Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Resident Evil Village. Moi drodzy, przeszedłem dosłownie chwilę przez ekwipunek, ponieważ chciałem sobie przypomnieć, gdzie byliśmy, jako że miałem dosłownie parę dni przerwy znowu od nagrywania Residenta. Niestety inne serie zajęły mi dużo więcej czasu, ale co znalazłem, moi drodzy? Stwierdziłem, że ej, coś musi być z tym nasilnikiem Luizy, przecież nie byłoby sensu, żeby on był w wiosce, ewentualnie mógł być do czegoś tam przydatny, ale wydawało mi się, że nie ma do końca, no z niczym by się to nie łączyło sensownym. I mamy rzeczywiście necklace, stone, który tutaj możemy podjąć, tylko trzeba było kliknąć F-kę. Tylko pytanie, czym on będzie dalej? Necklace with key. Luisa's key. O ja, okej. Okay. Chciałem zapytać, czym on będzie związany, czyli patrzcie, dwa razy trzeba było użyć tego przedmiotu, tak? I właśnie, co nam on pozwoli ogarnąć? The key from Luisa's necklace. No nie wiemy do końca dokładnie co. Nim otworzymy, ale mamy też Luthierski. Czyli klucz Lutera, który nam otworzy jedno z przejść, jeden z domów. Wydaje mi się, że tak jak mówiłem, że niestety ten Beneventus Treasure zostanie tak jak jest, czyli niestety nieodkryty, ale... Moi drodzy, tym razem powinniśmy móc udać się. Oczywiście zajrzymy do naszego merchanta, zapiszemy sobie tam grę, będziemy mogli przejść przez tę bramę, ale... Chciałbym jeszcze zobaczyć na tym drawbridge'u naszym. No i chciałbym też spróbować przejść jeszcze troszeczkę do tyłu, czyli przejść tutaj przez ten altar. Przepraszam, przez stone dice. Przejść tutaj i zobaczyć, czy będę w stanie po pierwsze aktywować te studnie, bo jej nie aktywowałem. Właśnie, studnie też by trzeba było aktywować właśnie w wiosce. Mam nadzieję, że nie będzie potworów nowych. Ale spróbujmy też udać się tutaj. Może się nam uda, może nie, zobaczymy. Niemniej, wyjdźmy teraz stąd. Ja coś czuję, że umrę. Pamiętam, że były ostatnio tutaj dosyć duże nieprzyjemności, jeśli chodzi o potwory. Przynajmniej ją porespiły, jak dobrze kojarzę. Mamy też to zdjęcie ptaszka, które... Może być nam przydatne, zobaczymy. Jak już się dostaniemy bezpośrednio do wioski. Odzyskaliśmy, co ważne, family photo. Aha, nasi kochani koledzy. Już lecą tam. One... Na tego dziwnego... gościa. Do którego będziemy musieli iść wkrótce. Nie chciałem przechodzić przez most wtedy, bo bałem się, że może nas spróbują zaatakować. Powiem wam, że Resident ma klimat. Teraz, szczególnie w tym fragmencie, był on fajny. Ale mnie on cały czas troszeczkę przeraża jednak, tak? A, fuck. Nie udało mi się obronić. Mój błąd. Powiem wam, że tego gościa musiałem trochę pociąć. Pomimo dwóch strzałów w głowę wcześniej. Wydaje mi się, że coś można zrobić z tymi klatkami. Tylko co najgorsze, nie pamiętam co, wiecie co? Patrzmy. O kurcze! Można je rozwalić w ten sposób, ale super. Dobra, czyli są przedmioty w klatkach, ważne. Dobra. Robimy go już normalnie. Wyjątkowo się obronimy. Leży. Kurczę, mam nadzieję, że nie ma jakichś ścinek, bo wydawało mi się, że coś mi OBS tutaj krzyczał, ale... Nie jestem teraz pewien. Zobaczmy, sporo lei jest w tych klatkach. Jeszcze jeden, tak? Super. Jeszcze pewnie kolego. Cztery strzały. I spróbujemy cię dobić. Nie wiem, czy mi się udało obronić, czy nie. Mam wrażenie, że nie, ale też... No nie wiem, nie jestem pewien do końca, czy powinienem się aż tak bardzo próbować bronić na siłę. Teoretycznie w ogóle mógłbym tych panów tutaj zostawić, tak? Wcześniej. Ja stwierdziłem, że ich zabiję dla kasy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Mamy kryształową czaszkę. Dobra, nie mogę tyle amunicji marnować. Mam nadzieję, że już teraz ich nie spotkamy aż tylu.
Będzie problem w wiosce, jeśli się okaże, że nagle przejdziemy i będzie tam wielu przeciwników, tych, których nie lubię, tych wioskowych, typowo, którzy wyglądają jak wilkołaki. Niemniej, użyjmy tutaj drugiej części. Naszej córki poniekąd, to bardzo źle brzmi, ale no, sami rozumiecie. Niemniej. ma teraz lalkę. Uwielbiam te nawiązania do tego, co robimy. Na zasadzie właśnie gdzieś tam, prawda, gość się bawi lalką, gdzieś tam komentuje ten kryształ, który zdobyliśmy w Lady Dimitrescu. Czy Dimitresk w sumie. Piękne. Zobaczmy, czy możemy mu coś dać, bo chyba mieliśmy... Czy my nie mieliśmy ryby? Mieliśmy, ale już mu ją... oddaliśmy wcześniej. Zobaczmy. Co on tu ma? Chyba różnego rodzaju nową amunicję. Zapalającą i... nie wiem, czy to jest wybuchowa? Czekajcie. A jest, flashbangs. O! Okej, okay. Czyli... Aha, to jest wybuchające, przepraszam, a to są flashbangi. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Czy chcę kupić? Chcę kupić jak najbardziej wszystko, co masz, panie kolego, tutaj u siebie. Na pewno. Tutaj... A, 10... Czemu tylko 10... Aha, bo pewnie mam max amunicji aktualnie przy sobie, więc na razie to może zostawię. Tutaj tej amunicji też 10, więc na razie zostawię. Nie jest mi aż tak bardzo potrzebna. Przynajmniej nie panikuję o to. Jest improved grip do naszego aktualnego pistoletu. Mamy do nowego shotguna tutaj znowu rzecz. Jak się dobrze orientuję. Chyba ten grip sobie kupię. Tak jest. Teraz ją wyekwipujmy. Tego na razie nie kupujemy. No też nas nie stać do końca już na wszystko. Ale szczerze mówiąc nie będzie z tym problemu, jeśli tylko... Właśnie, bo widzicie, mamy teraz tego nowego shotguna. Jeśli tylko bym sobie mógł ulepszyć przede wszystkim pistolet. Przede wszystkim on mnie interesuje. Rate of fire, może nie reload speed. Nie wiem, dobra, okej, to mnie akurat chyba nie bardzo. Jakoś jara. Chyba nie, możemy to na razie zostawić. A co nam... Nie pamiętam, co nam ulepszył ten grip. Już zdążyłem zapomnieć, brawo. Brawo dla mnie. Mamy NG, możemy mu sprzedać. Mamy lalkę, którą będziemy mogli połączyć, to jest spoko. Necklace stone, to na razie zostawiam. Wydaje mi się, że to może być... A nie, widzicie, jest... valuable. Czyli nie jest do... tak jak tutaj mamy na przykład combinable, to akurat to jest tylko valuable. W wypadku necklace stone, więc można to sprzedać. Onyx call również. Bardzo spoko. Mamy dwa lockpiki. No, lockpiki by się też przydało kupić. Może jakbym miał na stanie gdzieś, to bym nawet sobie troszeczkę je od niego odkupił. Shotgun ammo, sniper rifle. Ok, explosive rounds. Widzicie, mamy trzy rzeczywiście explosive rounds. W sumie nie wiem do czego. Dowiemy się pewnie z czasem. Mógłbym sprzedać też tego shotguna za 22 tysiące. I to zrobię, bo widzę, że ten shotgun nasz, aktualny, pierwszy, którego mieliśmy, jest raczej słabszy. Więc to zrobię 77 tysięcy. Ah, Miss Angie! Just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. Dobrze wiedzieć. O, zobacz, jeszcze mamy trzy też czaszki, nie zauważyłem. Mój błąd. I co najgorsze... Najgorsze widziałem, że jest jakaś... A good deal, if I say so myself. Wydarzyła się jakaś ścinka, więc mam nadzieję, że ich będzie jak najmniej. Combine. Jak najbardziej. I mamy rzeczywiście, moi drodzy, Miss Madeline, która kosztuje 20 tysięcy po złożeniu. Warto tej studni zaglądać. Jak najbardziej chciałbym się przetradować i zobaczmy, co teraz możemy kupić. Masz lockpiki? Nie masz lockpików. Ale masz, panie kolego, drogi. Właśnie, kurczę, może bym kupił te rzeczy do snajperki. One są niby drogie, ale z drugiej strony na co innego wydamy te pieniądze? Zostawię sobie tak ze 30 tysięcy. Może. To też sobie kupmy, tak jest. Czy ja przed wczoraj kupiłem... O nie, przekupiłem do tego starego shotguna tę rzecz. No nic, już trudno. Zdarza się. No będzie mój błąd, tak? Nie zwróciłem uwagi na to. Ekwipujmy to i... To też będziemy mogli kupić, okej. Okay, w takim razie jak najbardziej. Mamy już teraz naszą snajperkę
wymaksowaną teoretycznie, przynajmniej na tyle, na ile możemy. I w porządku. W porządku. Możemy na razie to zostawić. 50 tysięcy to jest tak, taka fajna ilość pieniędzy. Jeszcze to może ulepszymy nieco. Bo jednak obrażenia shotguna byłyby nam potrzebne na wszelki wypadek. I 37 tysięcy to już jest ta ilość, której bym nie chciał przekraczać. Zapiszmy sobie, nie będę wczytywał tego, jak nie sprzedałem, znaczy z momentu, kiedy nie sprzedałem tamtego shotguna, bo uważam, że nie ma sensu. To ja mówię, liczę na to, że nie będzie jakoś ultra dużo tych ścinek, które mnie tutaj wkurzają czasami. To jest kwestia tego, że ja w tym momencie wysyłam filmy, praktycznie chwilę temu przestałem renderować, więc... Nie dziwię się, jeśli dysk jest troszeczkę zmęczony i przez to może nieco gorzej działać chwilowo. Właśnie, że tutaj mnie nic nie zaatakuje, to mnie najbardziej martwi, bo coś czuję, że... Może się coś złego stać. Powiedziałbym, że wręcz czuję, że tutaj będzie pod koniec gry mieli jeszcze małą niespodziankę. Tutaj mieliśmy właśnie ten drawbridge, który trzeba było jakoś ogarnąć. Wydawało mi się, że coś słyszałem. Ale tutaj niczego nie ma, dobra. Całe szczęście. Zastanawia mnie ta wyrwa tutaj, czy ona jest od czegoś, czy raczej tak tylko wizualnie. Zakładam, że to jest tylko element kosmetyczny. Zobaczmy ten drawbridge. Czy będziemy go mogli odblokować w ten sam sposób, co studnie? Niestety nie. Zobaczmy jeszcze raz, może coś innego mamy. Klucze, raczej bym kluczami nie ryzykował. Nie ryzykował, no, mógłbym sprawdzić, ale to nie ma sensu. Więc zakładam, że raczej na razie nie mamy przedmiotu, którego będziemy mogli tutaj użyć, żeby się dostać na tę drugą stronę. Też nie możemy niestety stąd przejść. Ale jeszcze, tak jak powiedziałem, możemy spróbować wrócić się całkowicie do tej Lady Dimitrescu. Tam na tamten... nazwać brzeg. Oprócz tego, co mówiłem, moi drodzy, ja teraz wysyłam filmy po prostu masowo. Jestem cały czas jeszcze w momencie, gdy w sumie zacząłem nagrywać niedawno. O, nie przejdziemy tędy, okej. Okay. Warto wiedzieć. Gdy dosłownie niedawno skończyłem nagrywać masowo filmy, żeby nadrobić to, co miałem w sumie w zaległościach po ostatniej dłuższej przerwie, tak więc wybaczcie. Jeśli to zdarza, mam nadzieję, że jakoś to was bardzo nie irytuje. No i cóż, i lecimy, moi drodzy, stąd w takim razie. Liczyłem, że jeszcze coś może tutaj znajdę, że coś może więcej odblokuje, ale zapomniałem, szczerze mówiąc, że no, jest tutaj co jest. Nic więcej raczej nie mam szans tutaj znaleźć. Mogę jeszcze spróbować się rozejrzeć tutaj po okolicy, ale wątpię, aby coś nowego tutaj się nagle pojawiło. Pamiętam, że tutaj znaleźliśmy jakieś drobnostki. Dosłownie małe przedmioty, ale... O! A tutaj jest klucz, właśnie, to może Luisa's Key? Więc to tutaj był Luisa's Key. Mamy Caesar's Goblet. Albo Caesar's Goblet? Może. Wybaczcie, ale nie wiem do końca, jak to czytać. F-ką się potwierdzało. Mówię, to jest jeszcze... Muszę się przyzwyczaić do tego systemu. Będę musiał sprzedać ten trigger, bo niepotrzebnie go kupiłem, no mój błąd. Spójrzmy sobie jeszcze jeden first aid kit. Do czegoś jeszcze innego są herby? Herbs? Nie. Tak, są. Ojoj. Do explosive rounds i do flashbangs. Znaczy do flashbangów. Wiecie co? Zrobię sobie dwa flashbangi na wszelki wypadek. Ale oj, będę musiał teraz uważać na te herbsy, na te nasze... ziółka. Plus jakby coś była potrzeba amunicji, to raczej widzę, że na wszystko mam to nieco, więc... Damy radę. Nie ma tragedii, ale i tak będę starał się o to, żeby teraz mniej tego zużywać. Przenieśmy to sobie jeszcze tylko tak. Może to również. No a wybaczcie, troszkę też tak majstruję w tym ekwipunku, bo gdzieś mi to siedzi, żeby jednak się tego troszkę bardziej pilnować. Po prostu jest to do sprzedaży. Pilnować się tego, żeby troszkę optymalizować ten ekwipunek. Nie wiem do końca, czy robię to też dobrze, bo nie mam jednak poglądu na to, jakie przedmioty, jakiego rozmiaru się tutaj mogą znajdować. Ale możemy sprzedać od razu ten puchar. Witaj, panie Duke'u. Możemy sprzedać od razu ten puchar.
Caesars będzie raczej gablet. Bo prawdopodobnie, jak dobrze tutaj patrzę na jego opis, może to być po prostu kielich Cezara. Okej, okay, fajny komentarz. No akurat Cezar był no Cezarem, tak? Ale no komentarz, że teraz możemy wydawać jak królowie. Jesteś zrozumiały? Czekajcie, gdzie jeszcze mnie nie było? Tutaj, przy tej studni. Do tej studni na razie idziemy. I właśnie, jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, tutaj był ptaszek. Tutaj, z tego drzewa był ptaszek. No, oczywiście, moje ulubione. Tu was jest? Dwóch? No i na razie. Jeszcze jeden strzał, okej. Teraz. Dobra. Właśnie żyje. Chyba, szczerze mówiąc, wiecie co, będę się bił normalnie na ręce z tymi, którzy nie mają sierpów, ale z tymi sierpaczami, nie wiem czy... Sierpaczami, można było powiedzieć. Ja będę troszeczkę bardziej bezpiecznie podchodził. Bo nie chciałbym jednak głupio umrzeć. Ale widzę, że obrona naprawdę sporo daje. Oj, proszę bardzo, jeszcze erb do niego poleciał, więc bardzo super. Czy bardzo super, wiem, jak zwykle mój język polski. Zobaczmy, bo mówię, coś mi się tutaj kojarzy, że właśnie w tym miejscu mieliśmy, może kiedyś ten journal jeszcze przeczytamy, może tam będą jakieś ważne rzeczy, typowy lipek, nie czytający żadnych elementów. No i właśnie, coś, co mi się jeszcze bardzo rzuciło w oczy. Zobaczcie, na tym zdjęciu w menu mamy jakby taki, nie wiem, czy to jest kwestia światła, które pada na ten obrazek jakby, teoretycznie, czy jest to jakieś wskazanie? Ale jak weźmiemy ten obrazek do ręki, widzicie, ta kreska światła jakby zniknęła. Możemy oczywiście go obracać i no to światło będzie się odbijało, ale w żaden sposób nie zimitujemy na nowo i drobnej kreski, która tam była widoczna. Zobaczcie, co nie zmienia faktu, że źle spojrzałem, to nie jest to drzewo. To jest to drzewo. Na razie po cichu, na spokojnie. Mam nadzieję, że nic mnie nie zaatakuje. I teraz się trochę boję, ale... Nie wiem, czy to było to, co chciałem zrobić. Jest Juicy Game. O proszę! Czyli w ty... Ale to jest świetne. W sensie, przepraszam, naprawdę, ja się tym jaram, bo to są fajne rzeczy. I... O! To tutaj był ten Broken Slab! O kur... Dobra, moi drodzy, przepraszam. Przepraszam, zajarałem się w tym momencie. Wracam się, bo mamy w tym momencie ważną, bardzo ważną dla nas rzecz. Będziemy mogli zdobyć skarb Beneviento. Zapomniałem o... co? Save. Przede wszystkim save. Zapomniałem o tym, żeby spojrzeć w studnię. Ale to jest świetne. Jak najbardziej, panie kolego. Chciałbym ci dać od razu... Juicy Game, to jest tylko i wyłącznie do Tocitura de Pue. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Więc to są bardzo specjalne przedmioty do jedzenia, jak widać, w niektórych miejscach, tak? W sensie niektóre rzeczy, jak na przykład ten ptaszek, to są pojedyncze przedmioty, które musimy po prostu znaleźć odpowiednio. Mam nadzieję, panie kolego, ale... Tymczasem, no jeszcze nie pójdziemy, moi drodzy. Jeszcze chcę się skupić na eksploracji, bo w tym momencie, no ja jestem mega zajarany. Otwórzmy tę studnię. Jeszcze pójdę teraz do studni, potem pójdę po skarb Beneviento, no i pewnie dopiero w następnym odcinku gdzieś pójdziemy dalej. I proszę bardzo. Wooden Animal. Będziemy mieli w końcu naszą kozę do zrobienia. Jest w ogóle osiągnięcie za zniszczenie wszystkich kóz, ale nie wiem, czy to coś jakoś ultra zmienia. Niestety tej kozy też nie możemy zniszczyć, wyjątkowo. Gdzie jest ta druga studnia, którą chciałem zobaczyć? A to jest w ogóle coś do otwarcia. Dobra, druga studnia jest tutaj, to tam pójdziemy za chwilkę, ale na razie widzę, że to jest coś do zlockpickowania. Za tym idzie. Ja bym chciał tu zajrzeć, bo mamy dwa lockpiki w tym momencie. Niestety z lockpikami chyba jest najciężej, jeśli chodzi o przedmioty aktualnie u mnie. Mamy shotgun ammo, okej, okay, spoko. Dlatego jest najciężej, bo no też nie przeszukuję tych wszystkich miejsc. Trzeba to przyznać, że ja niestety w chodzi o eksploracji jestem raczej
Kiepski. Ja tutaj byłem? Ej, chyba mnie tutaj nie było. Tej. A, na pewno nie było, mnie nie było w tej piwnicy. Teddy bear. Okej. Jakie ja miejsce tutaj wchodzę? Okej, przepraszam, powtórzę wiele z mojej strony, ale... troszeczkę się zajarałem, tak jak mówię, tym. I to musimy okrążyć jakoś, to miejsce, ale nie pamiętam, jak się można było tam dostać inaczej. Zobaczmy, aha, po prostu przez church. Przez kościół. I będziemy musieli to obejść tutaj przez kościół i tam dopiero wyjdziemy przy tej studni, no ale jednak mi na tym zależy. Tak jak mówiłem, wiem, że te kozy za zabicie, za zniszczenie ich wszystkich jest osiągnięcie, ale mówię, nie wiem, czy one jakoś mega wpływają na resztę gry. Tu mamy zabitego tego koguta, tego też dorwiemy niedługo, tylko że będziemy musieli podejść tutaj z tej strony, tak mi się wydaje, od tych skarbów. Tego, że tam będziemy się wybierali przy okazji właśnie niedługiego, chciałem powiedzieć. Niedługiego w sumie względem aktualnej chwili, momentu, czyli przejścia do kolejnego z bossów, kolejnego z przeciwników naszych, ale jeszcze póki co, moi drodzy, skupmy się na tym, żeby uzyskać tutaj rzeczy ze studni. Necklace with two holes. No nie mówcie mi, że z Luisa's necklace. A nie, tam to przecież można było sprzedać, więc troszeczkę nie ogarniam. Zobaczmy. Nie, nie ma tego. To już nam nie jest potrzebne w sumie teoretycznie. Necklace with two holes. Będzie można rzucić kombajna. To może być ciekawe. A slightly dirty teddy bear. The Duke will probably buy it. Tylko dlaczego? That's a question. Mam bardzo dużo pytań, dlaczego na przykład skupiłby coś takiego i pewnie się tego dowiemy, bo on fajnie komentuje te niektóre rzeczy. Ale no ja, tak jak mówię, ja jestem mega zajarany wieloma rzeczami tutaj. Widzieliście tutaj coś? Chwileczkę. Coś świeci, chwila. Ja muszę coś tutaj zrobić, czy... Nie mówcie mi, że muszę w to strzelić, dobra, wiecie co, zaryzykuję. Ej, jakie to jest świetne. Przepraszam. Ja się w tym... Pamiętacie, jak jakiś czas temu narzekałem na Lady Dimitrescu? Początek tej gry był tragiczny, moim zdaniem, względem tego, co jest teraz. Znaczy, nie znaczy, że był jakiś bardzo zły, ale to, co jest teraz, ta eksploracja tutaj, te drobne rzeczy, na przykład właśnie to świecenie się tego kryształu... Patrzcie, uderzyłem w mikrofon, ale... Mój mózg w tym momencie przestał działać. Oh, yes. Świetne! Małe, drobniutkie rzeczy. Ale świetne. Rzeczywiście mogę mu sprzedać tego miśka i mogę mu sprzedać ten wooden goat. Więc niech tak będzie. Miśka nie możemy skombinować, wooden goat jest pełna, crystal fragment jest... Splendid! Do you know it's worth? I look forward to seeing the fruits of your exploration. Okej, okay, dzięki. Ten Crystal Fragment był nie do... No nie dał się z nim nic więcej zrobić niż kogo sprzedać, ale teraz, moi drodzy, jeszcze lecimy po Carb Beneviento. O, i zobaczcie. Vivianite? Nie wiem, jak to... Nie znam się na gemologii. Gemologii, przepraszam. Więc nie powiem wam, czym jest ten konkretny... kryształ. Ale jest to ciekawe. I proszę bardzo, jeszcze jeden. Czy mnie tutaj nie było jeszcze do tej pory? Jestem pewien, że tutaj przeszedłem chociaż raz. Tak, byłem tutaj, ale nie zauważyłem tego kryształu. Ja... A może go tutaj nie było i on się pojawił dopiero teraz. Nie wiem, ale się jaram. Tak jak mówię. Ja w tym momencie... W tym momencie odkryłem kolejną z rzeczy. Znaczy odkryłem. To nie jest pewnie jakieś mega trudne. Ale ja się tym cieszę, bo tak jak mówię, nie jestem zapoznany mega z formułą. Nie znam aż tak Residenta jako serii. I tak udaje mi się takie małe, drobne rzeczy znajdować. Fajne, po prostu bardzo fajne. Widzę, że ktoś do mnie napisał 5 wiadomości, ale ja teraz nie mogę niestety na nie odpisać. Pewnie odpiszę za moment. Skończę ten odcinek.
Boję się szczerze troszkę tej kozy, muszę wam przyznać. Fuck. Właśnie. Właśnie dlatego widziałem, że ona jest bestią. Ale strzał shotguna wystarczył. Mamy dwa mięsa nowe. Czyli widzicie, warto wracać w takie fragmenty gry. A, tutaj była tylko szafka, którą mogłem się zastawić, żeby powalczyć z tamtymi zombiakami. Nie wiem, czy powinienem je nazywać zombiakami. Ożywieńcami, jeśli już może bardziej. Mam nadzieję, że już mi tutaj nic nowego ultra nie wyskoczy. O kurwa. Przepraszam. Tak. O ja pierniczę. Nie trafiłem w niego zupełnie. Powiem, że się zupełnie tego nie spodziewałem. O kuźwa. Znaczy, że mu się nie odnawia HP, jak ja od niego odbiegam. Jeszcze cholera, dostałem niestety w plecy. Czymkolwiek on jest cholernie wytrzymały. Wraca. Nie wiem, czy powinienem go tak serować, ale... Ale o kuźwa. Ja mam z nim zarąbisty problem w tym momencie. Ja na niego już amunicji wystrzeliłem, nie? Ja mam wrażenie, że w ogóle pociski się od niego odbijają. Dobra, chyba go trafiłem w końcu w głowę. Boję się, że mam teraz amunicji stracić, w sensie, jeśli będzie bardzo źle, okaże się, że wale większość amunicji albo i całość, to najgorsze. Ja się stąd wycofam. Pewnie będę musiał wczytać save'a. Fuck. Myślę, że oberwę już tym atakiem. Co to jest w ogóle? I ile to ma HP? Dostał pierwszy raz, w sensie pierwszy raz się jakby odsłonił, ale... O ludzie. Gdzie to coś ma HP? Chyba, że on za każdym razem jak się wraca, to on je regeneruje, ale to by nie miało sensu. Czy... Miałoby to sens, żeby tacy jak jego nie serowali, ale... Poza tym... Poza tym, jaki on był kurewsko ciężki, o ja! Dobra, jeszcze paru ludzi tutaj się narzuci, znaczy ludzi, tych potworów, tych zombiaków, ale... Ale o ja. To się nazywa przeciwnik, który zmieni wam troszeczkę balans gry. I co? Żałuję, że nie mam teraz tej bomby już. Ale co to było? Jakby on chyba zużył nam więcej amunicji.
Znaczy, on zużył tyle amunicji, ile było przeznaczone na samą Beneviento, powiedzmy. Przeze mnie. Jakby na to nie spojrzeć u niej. Nie zużyliśmy praktycznie ani grama jej. I dopiero tutaj się to... się to, powiedzmy, wyrównało. I co? Troszeczkę się wycofałem. Nie żyją. Wydaje mi się, aby mi rzeczy poznikały, ale... ale powiedzmy, że nie, może je zebrałem. Po prostu, ja nie mam nic więcej do powiedzenia poza tym. No jestem delikatnie mówiąc w szoku, tak? Zrobię sobie więcej amunicji tej do... przede wszystkim też naszego pistoletu. Mam nadzieję, że to było tego warte. Claudia Beneviento. Mamy jej kielich. 1987-1996, czyli miała 9 lat. Chyba o czym wspominałem, ale... O panie! O ludzie! No, tego bym się nie spodziewał. Muszę wam przyznać, że tego bym się nie spodziewał. O, teraz jest tutaj zawalona droga, czy mi się wydaje? Miałem wrażenie, że ona nie była wcześniej zawalona, ale... może się mylę. Dojmy sobie naszą snajperkę. Latam z pistoletem, bo... nie widzę innej sensownej opcji. Nawet nie bawię się w save point, tylko od razu biegnę do naszego merchanta. Jeśli by byli tutaj przeciwnicy, ja ich omijam. Bo szkoda mi już po prostu amunicji w tym momencie. Szanuję za takie coś, za to, że backtracking jest i nagradzany, i jest również, może być również bardzo bolesny. Ale szczerze mówiąc... wow. Nie wiem, czy to ja może źle trafiłem, może miał jakiś czulszy punkt niż głowę. Ale mam wrażenie, że w głowę strzelając leciała krew, czyli jakby teoretycznie był ten atak zaliczany jako trafienie. I jako, że większość zombiaków ogółem trafiona w głowę ma... ma tam właśnie ten czuły punkt, zakładam, że i w jego wypadku było podobnie. A co w związku z tym? Ile on musiał mieć HP? Ja bym przypomnieć, że nasza snajperka wcale słaba nie jest. Zobaczmy sobie tylko Examine. Tutaj było to napisane tak, ona ma 700 obrażeń, tak? Kiedy, gdybym wszystkimi... całym śrutem trafił naszego shotguna, zadałbym 840. To nie jest mało HP, ile myśmy mu... zabrali, ale... oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Ale skoro już tu jesteśmy, Large Crystal, valuable, sprzedajemy. Vivianit też jest drogi. 30 koła. Za ten Giant Crystal Axe. Nieźle. I 18 tysięcy jeszcze za kielich. No powiem wam, nieźle. Naprawdę grubo. Dobra, sprzedajemy to. No. Powiem ci, panie kolego, że nie chciałem chyba tego dotykać, ale jak się już zdarzyło, to się zdarzyło. I zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tutaj mamy poultry i meat. Moglibyśmy zrobić to bird and beast pilaf. Chyba pilaf się to powinno czytać. Ale widzę, że tutaj nam brakuje jednego mięsa do free flavored meaty. Więc myślę, że tutaj dorzucę jeszcze jedno mięso. Ponieważ rybę może nam się uda zdobyć jakoś łatwo w przyszłości. Zobaczymy. Jeszcze możemy tutaj dorzucić w sumie do tortury de pue. To jedno mięso. Bo wydaje mi się, że to może być kolejna rzecz, którą zrobię, jeśli już będzie się coś, jeśli nam się coś trafi. Czyli spróbujemy zrobić i to bird and beast, pre-flavored meaty thai i tortury. W momencie to w miarę dobrze rzecz tam. Wybaczcie, jeśli to jest... czy to francuski, czy hiszpański? Wydaje mi się, że francuski, ale przepraszam, jeśli bardzo kaleczę. Po prostu nigdy francuskiego się nie uczyłem. Niemniej, wydaje mi się, że te trzy przepisy wydają się najbardziej takie... przyziemne, jeśli można tak powiedzieć, dla nas do zrobienia. Wiecie co? Dokupujemy oczywiście amunicję. Maksymalnie ile się da.
maksymalnie ile się da. Nie widzę sensu, żeby tego nie zrobić. Szczególnie, że mamy masę kasy. Myślę, że kupię sobie również bomby. Znaczy bombę. Wyprzedane i miny. Więc to też kupię. Nie szkoda nam kasy chyba. Mam wrażenie, że nam w ogóle nie szkoda kasy na takie rzeczy. Teraz zostanie tutaj tylko broń, której już kupić. No nie chcę odkupywać, bo po prostu mi się nie opłaca. Jeszcze zobaczmy, może jakiś upgrade. Upgrade, niech będzie upgrade broni. Niespecjalnie. Dobra, więc co? Zupgrade'uję sobie tę naszą broń maksymalnie, dlatego że tę broń podręczną, dlatego że nie są to duże koszta, a wydaje mi się, że może być to przydatne po prostu, jako że i tak dużo z niej korzystamy, z tego pistoletu. No i moi drodzy, w tym miejscu wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discord albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. Widziałem, że często to jakieś takie mikrościnki były, przepraszam was za to i no postaram się to naprawić, zobaczymy, nie wiem, coś się ewidentnie dzieje u mnie z... Albo z kwestią tego, że właśnie, to ja mówię, dysk jest bardzo używany, albo jest to kwestia jakaś inna sprzętowa, naprawię to. Ale uważam, że ten odcinek był świetny pod kątem tego, ile zrobiliśmy i ja się jaram. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia do następnego i na razie.